panie dyrektorze, pandemia wszystkim nam coraz bardziej daje się we znaki, także instytucje kultury cierpią z tego powodu, ale Teatr Zdrojowy w Sztawni Zdroju funkcjonuje, pracujecie, koncerty się odbywają. Staramy się, w tych warunkach staramy się naprawdę pracować, ponieważ ja jako członek zespołu Raz, Dwa, Trzy wiem dobrze, jak to wygląda w Polsce i nie jest to ciekawe, ponieważ koncerty mamy przenoszone, część koncertów się nie odbędzie ze względu na COVID, część zostanie przeniesionych oczywiście w bardziej dogodny termin, więc my też nie możemy inaczej pracować, ale na ten czas znaleźliśmy sobie jakąś tam furtkę, powiedzmy miarę, to jest miara możliwości naszych, na nasze działanie. No i na ten czas teraz COVID-owy, na marzec, na kwiecień przygotowaliśmy takie imprezy, jak 24 ma się odbyć koncert Oczy Czarne, jest to koncert operowo-porodkowy, pieśni rosyjskie. 26 będzie konferencja prasowa na temat naszego nowego, pierwszego międzynarodowego Szczawińskiego Festiwalu Muzyki Barokowej. I jeden ze współorganizatorów jest to jeden z najwybitniejszych klawesynistów na świecie, Władysław Kłosiewicz, który będzie uczestniczyć zarówno jako organizator i zarówno jako muzyk instrumentalista. I tak rozpoczynamy cykl tych koncertów. Koncertem, który się odbędzie 28 marca, jest to koncert wielkopostny. I właśnie Władysław Kłosiewicz będzie to jednym z muzyków. Będzie to muzyka grana w kwartecie, oczywiście barokowym. Szykujemy też 9 będzie Igor Kwiatkowski, u nas 9 kwietnia. Będą dwa koncerty. Oczywiście bilety są już, chciałbym powiedzieć, wszystkie sprzedane. Już nie mamy biletów, także już, no chociaż chciał Państwa namówić na ten koncert, to, no to z przykrością stwierdzam, bilety są wszystkie sprzedane. No wiadomo, gdyby były to normalne czasy, bilety by być może by jeszcze były, ale to możemy tylko przyjąć widzów w 50% sali. Nie możemy więcej widzów przyjąć, stąd są dwa koncerty. Następnie 12 też będzie w sali kameralnej koncert muzyki rosyjskiej. Następnie 16 kwietnia i 17 i 18 mają się odbyć warsztaty muzyczne. Warsztaty muzyczne z udziałem bardzo wybitnych, utalentowanych muzyków, pedagogów, między innymi, bo będzie Marcin Pospieszalski, który będzie uczyć gry na basie, będzie Joachim Menzel, który będzie uczyć gry na fortepianie, Agnieszka Cudzik będzie uczyć wokalu, jeszcze będzie gitara, będzie jeszcze perkusja, także zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału też w tych działaniach właśnie pedagogicznych. Zasady i szczegóły tych działań są umieszczone na naszym Facebooku, na naszej stronie, na stronie Stowarzyszenia Muzedei i to oczywiście informacja rozesłana jest w całej Polsce, dlatego że udział w tych wydarzeniach, w warsztatach muzycznych mogą brać i młodzież, i dorośli, i dzieci, uczestnicy mogą być z całego kraju, czyli z całej Polski. No i jeszcze co w tym wszystkim jest 23, 24, 25 kwiecień. W tych dniach ma się odbyć pierwszy międzynarodowy festiwal muzyki barokowej w Sztawni Zdroju z udziałem muzyków z 10 krajów. I tutaj organizatorem, jeden z ważniejszych organizatorów to jest właśnie Władysław Kłosiewicz. My tutaj występujemy jako współorganizatorzy, Teatr Zdrojowy oczywiście. Władysław Kłosiewicz jest jeden z współorganizatorów, a to jest właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jeden z najwybitniejszych klawesnistów na świecie. To jest pan profesor oczywiście Władysław Kłosiewicz, który będzie tutaj występować zarówno, tak jak mówiłem, jako organizator i jako muzyk. Także no, tyle atrakcji. W międzyczasie ogłosiliśmy konkurs na tekst piosenki. Jeszcze nie ogłosiliśmy wyników, ale już piosenki mam, już pracuję, nawet przymierzam się muzycznie do skomponowania muzyki, do tekstów. I już pozyskaliśmy pieniądze na nagranie piosenki, zaproszenie artystów, opłacenie studia, nagranie teledysku. I to jest piosenka o Szczawnie.
Pracujemy też już nad, wspólnie z biblioteką, to jest bardzo ważne, ponieważ biblioteka pozyskała najwięcej tekstów poetyckich. Będziemy chcieli wydać tomik poezji, oszczawnie, z płytą. Płyta to będzie niespodzianka, także no, na razie mamy tyle do zaoferowania w tych najbliższych miesiącach. Oczywiście już pracujemy nad Dniami Szczawna Zdroju i tutaj już też no wstępnie, no chyba myślę, że już można zdradzić, że też jest propozycja, żeby zagrał zespół Raz, Dwa, Trzy. Jan Trybunia-Tutka zespołem naszym Liko Band, Liko Max Band z naszymi dziećmi ze szkoły też przygotowują materiał, także no będzie bardzo dużo atrakcji, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. No teraz tak, to są realia, tak powinno być. Jak będzie, no to tego nie wiemy. Wiemy, że pewne działania typu nagrywanie płyty, o, jeszcze płyta dziecięca, którą cały czas pracujemy i już przechodzimy w etap nagrywania. Także to wszystko się odbywa, ale co będzie z koncertami i czy to będzie, to będą działania online'owe, czy to będą działania tutaj stacjonarne, czy będziemy mogli przyjąć część publiczności, czy nie, no na to pytanie nie jestem w stanie się odpowiedzieć, ponieważ wiem, że zachorowań jest bardzo dużo i te plany nasze oczywiście mogą ulec zmianie, bo tych planów było też bardzo dużo w tamtym roku, jest też bardzo dużo w tym, aczkolwiek pomimo pandemii wiele z tych działań będzie miało, że tak powiem, swoje ujście.